No cześć, cześć Facebook, witamy się na live'ie naszym wyzwaniowym. Poczekajcie sekundkę. Jeżeli możecie, to proszę dajcie mi znać, czy dobrze widać i słychać. Ja sobie tutaj ten live jeszcze udostępnię i zaraz też wskoczymy na Instagram. Ale dajcie proszę mi znać, że dobrze widać, dobrze słychać. Będę bardzo wdzięczna za taką informację tutaj w komentarzach. Bardzo Was proszę o taki znak. Mam nadzieję, że zobaczę ten komentarz. Także cześć, cześć, cześć. Witajcie w wyzwaniu. Pierwszy dzionek. Ok, jeszcze tylko. Łączymy się z Instagramem. Startujemy. Okej. No tak, no to już jesteśmy. Cześć kochani. Witam Was serdecznie. Cześć Klaudia, cześć, cześć Patrycja, cześć dziewczyny. Bardzo fajnie, że jesteście na żywo. Cześć Iza, cześć kochano, ale fajnie. Słuchajcie, witam Was serdecznie na początku nowego tygodnia, w poniedziałek, w pierwszym dniu naszego wyzwania Droga do siebie. Proszę Was o jakiś sygnał, że wszystko tutaj gra, że wszystko dobrze widać i słychać, żebym wiedziała, że jest OK. I będziemy za chwilę przechodzić już do naszego wyzwania. Cześć Marlena, hej dziewczyny. Okej, słuchajcie. Na spokojnie, możecie mi napisać na początek, co dzisiaj sobie o poranku popijacie, jeżeli macie coś przygotowane. Mam nadzieję, że macie coś gorącego. Cześć Małgosia. O, Małgosia, daj proszę znać w komentarzu, czy wszystko widać i słychać na fejsie. Cześć Monia. O, super Iza. Słuchajcie, Iza ze Stanów nas ogląda, więc u niej jest noc. Ale jest jej kochana. Cześć, cześć Monia. O, nasz rodzynek. Cześć, cześć kochany. Cześć, cześć. Cześć Justyna, cześć Marzenka, cześć dziewczyny. Super, wszystko gra na Instagramie, bardzo się cieszę. Wodę pije Iza. Okej, na fejsie też wszystko super, no to się cieszę, bardzo fajnie. Ja sobie, słuchajcie, zrobiłam gorącą herbatkę mandarynkową dzisiaj. Okej, jak widzicie, ja już jestem gotowa na nasze wyzwanie. Jestem już ubrana na sportowo, ponieważ akurat zaraz po tym naszym live'ie jest ten moment, kiedy będę miała czas dla siebie właśnie na to, żeby się udać do lasu pobiegać. Także ja z wami też tutaj oczywiście uczestniczę jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, przechodzimy już do meritum. Jeżeli ci z was, te z was i ci z was, którzy będą na powtórce, też was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś na jakimkolwiek etapie tego wyzwania, które zaczyna się dzisiaj i trwa do piątku, jest to takie mini wyzwanko, ale mam nadzieję, że fajne i wspierające też w różnych naszych tutaj procesach zmian, to jeżeli pojawią się pytania, możecie do mnie się odzywać bezpośrednio i na Facebooku, i na Instagramie. Także ja chętnie zawsze na wszystko odpowiem, czy po prostu wymienię się z wami jakimiś też przemyśleniami, inspiracjami. To, co jeszcze wam chciałam powiedzieć i o co mam prośbę, tylko Małgosia pisze, że herbatka rumiankowa z gruszką od Moni. O ja, super. No, więc słuchajcie, prośba jest taka, żebyśmy czuły tą taką, wiecie, że jesteśmy grupą i działamy w tym wyzwaniu faktycznie razem, bo tak jak mówię, już to jest któreś z kolei wyzwanie, które prowadzę i widzę, jak to funkcjonuje, że każdy sobie faktycznie ogląda o różnych porach, później dostajecie te maile, każdy gdzieś tam w swoim zaciszu domowym to wyzwanie wykonuje i
fajnie jest poczuć, że jesteśmy w tym jakby większą grupą. Zawsze wtedy ta energia się wzmacnia. Mamy też większą motywację, żeby faktycznie brać udział i żeby dla siebie jak najwięcej z tego wyciągnąć. Więc moją prośbą jest oznaczanie po prostu, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, hashtagiem droga do siebie. Także to będzie jakby nasz taki wspólny hashtag, że będziemy wiedzieć, że możemy po prostu podejrzeć innych, jak sobie radzą, gdzieś robią zdjęcia w trakcie wyzwania. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, żebyście mnie oznaczały, czyli na Instagramie po prostu mnie oznaczajcie, żebym mogła też Was obejrzeć, też udostępnić u siebie, żeby więcej osób zobaczyło, żebyśmy jeszcze się dodatkowo, wiecie, wzmocnili. Także i na Facebooku też proszę o to samo. Także dobra, przechodzimy już do tematu. Na początek tego całego naszego wyzwania droga do siebie. Będę sobie zerkać w moje notatki, żebym tutaj nic nie pominęła o tym, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Co to w ogóle jest ta droga do siebie? Podążanie za głosem serca, życie w zgodzie ze sobą. Dla mnie ta droga do siebie w naszym życiu, oczywiście dla Was może być inaczej, ale dla mnie jest tym, żeby na bieżąco cały czas jakby uaktualniać tą wiedzę na swój temat, czyli dzięki Marzenka, czyli żeby być świadomym siebie i tego, co na dany moment jest dla mnie ważne, co na dany moment ja chcę, żeby się w moim życiu przejawiało w kontekście wartości, w kontekście moich priorytetów, tego, co mnie kręci, co jest dla mnie ważne. I jakby z mojej perspektywy to nie jest tak, że my raz w życiu przechodzimy taki proces, gdzie jakby ustalamy sobie na sucho w głowie, wiecie, w umyśle, że okej, to jest teraz, to jest ta moja droga i to jest po prostu to, czym ja już po prostu nie muszę nic sprawdzać, ja już sobie idę tą drogą i jest wszystko super. Tak byłoby fajnie może i wygodnie dla nas, ale wydaje mi się, że dla większości osób to tak nie funkcjonuje, że po prostu my w pewien sposób wkraczamy na tą taką ścieżkę naszego serca, czyli zaczynamy żyć bliżej siebie, bardziej w zgodzie ze sobą, bardziej autentycznie, kiedy zaczynamy siebie poznawać, kiedy wkraczamy w ten świat taki bardziej samorozwoju, samoświadomości, czyli każdy z nas ma inną jakby ten początek, każdy z nas inaczej zaczynał, ale widzę pewne podobieństwa. I ja uważam, że jak już wkroczymy w tą drogę, to warto mieć nadal w swoim życiu i w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było, różne właśnie takie pozytywne, zdrowe, wspierające nas nawyki, rytuały, które pozwalają nam dalej siebie słuchać, dalej gdzieś tam podążać za tym, co, jaki ma być kolejny krok i kolejny krok. Także tutaj taka w ramach inspiracji przed tym naszym dzisiejszym, słuchajcie, spotkaniem ja sobie zrobiłam taki mały taką retrospekcję i wspominałam jakby swoje początki, powiedzmy, nazwijmy to, tej mojej drogi do siebie, czyli tego momentu w moim życiu, kiedy faktycznie stwierdziłam, że chcę zacząć żyć inaczej, nie chcę już żyć dłużej w zgodzie z tym, co jest gdzieś z zewnątrz mi w jakiś sposób narzucone, tak wiecie, na nieświadomce, tylko po prostu czułam, że coś mi nie gra. Jak ktoś czytał Zdrową Nadzieję, to dobrze wiecie, o czym mówię. I dla mnie tym takim pierwszym krokiem, te rzeczy były jakby równolegle, było ileś rzeczy, ale jednym z tych ważniejszych pierwszych kroków, cześć Beata, cześć kochana, było to, że zaczęłam siebie wyprowadzać regularnie na bieganie albo marszobieg. Czasami był to marsz, kiedy nie byłam w stanie, kiedy nie byłam w stanie biegać, więc to było różnie. Ale ja sobie teraz, słuchajcie, sprawdziłam na moim Instagramie właśnie jakieś tam pierwsze zdjęcia, które tam w ogóle wstawiłam kiedykolwiek. I to było, te zdjęcia były, to już było tam ponad 4 lata temu,
A regularnie, i tu podkreślę regularnie, bo w naszym wyzwaniu właśnie chodzi o to, żeby przez te 5 dni, wiem, że to jest krótko, ale to jest jakby już coś, żeby każdy z nas faktycznie regularnie wychodził, dawał sobie ten czas, tą chwilę dla siebie każdego dnia, nawet jeżeli to będzie krótko, nawet jeżeli to będzie 10-15 minut, ale żeby faktycznie ten czas dla siebie znaleźć. I u mnie właśnie regularne bieganie zaczęło się no, jakoś tam niecałe 5 lat temu, ponad 4,5 roku temu, gdzie faktycznie to się stało taką moją rutyną i to trwa do dziś i chcę, żeby trwało, mam nadzieję, całe moje życie. Łyk herbatki. Okej, po co w ogóle? Po co? Po co? To jest pierwszy element naszego wyzwania, czyli to wyprowadzanie siebie na spacer, na marsz, na marszobieg, na jogging, zwał jak zwał, cokolwiek to będzie, ale jakaś forma ruchu samemu ze sobą. Pierwsza rzecz jest taka, że jest to dobre po prostu dla naszego ciała. Więc jeżeli chcemy żyć w zgodzie z naszym sercem, w zgodzie z naszymi pragnieniami, w zgodzie z naszymi wartościami, marzeniami, musimy po prostu gdzieś tam zadbać o nasze zdrowie, tak? To jest po prostu no, podstawa. Więc ta aktywność fizyczna, nawet w jakimś niewielkim zakresie na początku, to nie musi być od razu, tak jak mówię, nic wielkiego, ale żeby to się stało naszym nawykiem, to jest coś, co pozwala no, poruszyć energię w naszym ciele. Więc to jest i fizycznie, gdzie my się natleniamy nasz organizm, nasze komórki i tak dalej, nasze narządy wewnętrzne też w jakiś sposób chociaż troszeczkę je dotleniamy. A druga rzecz jest taka, że w ogóle te zatrzymania energii w naszym ciele, te stagnant energy gdzieś tam, powoduje różne blokady. I to nie tylko przekłada się później na jakieś problemy z naszym zdrowiem, ale też powoduje takie poczucie zastoju, takie poczucie właśnie, że ja nie mogę ruszyć do przodu. Wiecie, o co chodzi? Że po prostu nie mam energii, żeby robić to, co chcę. Więc jak mam żyć w zgodzie z sercem? Jak mam iść tą drogą do siebie? Muszę regularnie poruszać tą energią w moim ciele. Także no, dla mnie to jest coś niesamowitego i ja widzę, jak bardzo dużo to naprawdę daje i wielu, wielu, wielu osobom. Tylko to jest najważniejszy punkt. Regularność, regularność. Raz na tydzień, no niewiele to zmienia. 2-3 razy w tygodniu już zmienia bardzo dużo. A jeżeli jest to chociaż nawet, nie wiem, 2 razy w tygodniu biegasz, a pozostałe dni chociaż idziesz sobie na krótki spacer, to już jest w ogóle super. Także dobrze. Więc to sprawia, że mamy więcej tego flow do życia. Ktoś powiedział, że nie biegam po to, bo lubię biegać, tylko po prostu biegam, żeby lepiej żyć. I to jest dokładnie właśnie sedno, bo faktycznie to nam niesamowicie może pomóc. I okej, więc pierwsze nasze wyzwaniowe zadanie, wyprowadzamy siebie na spacer, na bieg, na marszobieg, na cokolwiek, na łonie natury. Czy jest zimno, czy nie jest zimno, ubieramy się ciepło. Ja jestem, słuchajcie, tak wiecie, wstępnie bardzo ubrana na dzisiejszy trening, ale na to jeszcze, tutaj już pod spodem mam dwie warstwy, na to jeszcze idzie bluza, na to jeszcze idzie kurtka, także spoko, po prostu na cebulkę możemy się ubrać i jest super. Okej, druga rzecz w ramach tego wyzwania to jest takie zaproszenie do większej uważności na siebie. I to też wydaje mi się, że bardzo nam może pomóc i warto to kontynuować, po prostu w ogóle wdrożyć to jako taki rytuał, nawyk zdrowy nasz codzienny. Zerknę tylko na notatki, czy tu wszystko powiedziałam, co chciałam. Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, zanim przejdę do tej kwestii związanej z uważnością. Chciałabym jeszcze, słuchajcie, dodać, że odnośnie tej naszej drogi do siebie. Czasami ktoś, kto znajduje się na jakimś takim przełomowym momencie swojego życia, gdzie odczuwa, że jest w kryzysie, że naprawdę chce coś zmienić, ale nie do końca wie co, fiksuje się w pewien sposób, że on nie może nic zmienić, bo nie widzi tej całej ścieżki, bo nie widzi tego, jakby nie potrafi sobie, wiecie, zaplanować, nie wiem, 2 albo 5 albo 10 lat naprzód.
Absolutnie, to po prostu trzeba już zacząć ruszać, zacząć robić coś dobrego dla siebie. Różne mogą być to rzeczy, tak? Ja akurat proponuję te spacery, bieganie, marszobiegi, ale to może być cokolwiek. Nie wiem, może być dla kogoś to yoga, może być dla kogoś to jeszcze jakaś inna rzecz, ale coś, co będzie pozytywne i wspierające. I ta ścieżka, ta droga nasza dalsza będzie się po prostu stopniowo wyłaniać. Więc na początek wystarczy, że znasz pierwszy krok, czyli że robisz coś, co autentycznie już w tym momencie sprawia, że będziesz czuć się lepiej. Wzmocnisz swoją energię, poprawisz samopoczucie i to już dużo bardzo da. To zobaczysz, że zaczną pojawiać się różne kreatywne pomysły, zaczną do ciebie same przypływać, tak? Na przykład na tym bieganiu. Więc Regina Brett, ja kiedyś dawno temu, kilka lat temu, opowiadałam już tą historię, ale jeszcze tutaj może nie wszyscy słyszeli. Czytając jedną z książek Reginy Brett, gdzieś tam jadąc tramwajem do pracy, której nie lubiłam, przeczytałam właśnie słowa, które bardzo mnie zainspirowały, że wystarczy, nie musisz znać całej ścieżki, wystarczy, że będziesz znała kolejny właściwy krok. Zrób ten kolejny właściwy krok. I dlatego też to wyzwanie jest takim kolejnym naszym krokiem. Dobra, słuchajcie. Co dalej? Właśnie kolejnym etapem jest ta nasza codzienna uważność na siebie, na to, jak się czujemy i w kontekście fizycznym, czyli jak się czujemy w naszym ciele, jak nasze ciało się ma i w kontekście naszych emocji, naszych uczuć, czyli żeby być po prostu na bieżąco gdzieś tam, wiedzieć, co się w nas dzieje, mieć tą świadomość, co się w nas dzieje. Umieć to rozpoznawać, uczyć się to rozpoznawać i też być coraz bardziej świadomym naszych myśli, naszych przekonań. Więc w wyzwaniu to jest malutka jakby cegiełka, ale ogólnie Was zachęcam, jak już to wyzwanie się skończy, żeby po prostu kontynuować i wykonywać sobie to ćwiczenie regularnie. Na czym ono polega? Ja Was zapraszam, żebyście w ramach tego spaceru, dzięki za serducha, słuchajcie, żeby w ramach tego naszego spaceru, marszobiegu czy biegu, gdzieś w trasie, gdzie jest bardzo ładnie, gdzie lubicie jakieś miejsce, albo na końcu tego treningu, przebieżki, nazwijcie to jak macie ochotę, ale miło, żeby, słuchajcie, sobie się zatrzymać, dosłownie fizycznie po prostu stanąć. Możecie sobie zamknąć oczy, uspokoić oddech, położyć sobie rękę na sercu, wsłuchać się w to, co się w naszym ciele dzieje i zadać sobie pytania, które też Wam mailem wysyłałam. Jeżeli ktoś nie jest jeszcze na wyzwaniu zapisany, a chce być, chce maile otrzymywać, to też na priv do mnie napiszcie, to Wam link podeślę. Dobra, słuchajcie, więc pierwsze pytanie, co postrzegam, co widzę, co słyszę, czyli na razie nie zamykamy oczu, na początek, co widzę, czyli patrzymy sobie dookoła. Możesz później zamknąć oczy i sprawdzić, co słyszę, czyli wsłuchać się w te dźwięki. Ja słyszę bardzo dużo ptaków u mnie w lesie na przykład. Może słyszysz, wiesz, delikatny szum wiatru, może słyszysz gdzieś w oddali ulicę. Wszystkie dźwięki po prostu przez chwilę pozwalasz sobie się w nie wsłuchiwać. Cześć dziewczyny, cześć Edyta. I na tym się koncentrujesz w pełni, więc to jest pierwsza rzecz. Na zmysłach się skupiasz pozostałych, więc nie tylko najpierw wzrok, później słuch, ale też pozostałe zmysły. Czyli starasz się poczuć, czy czujesz coś na policzku, czy właśnie jakiś wietrzyk, czy może czujesz zimno. Nie oceniasz, tylko po prostu sprawdzasz te doznania, kontaktujesz się ze sobą, jakby zbliżasz się do tego świata czucia, nie tylko wszystko w głowie, wiesz, mielisz, tak jak przez cały dzień bardzo często w pracy, wiele osób tak musi funkcjonować, więc tu zaczynasz się skupiać na zmysłach. Drugie pytanie, czyli jak czuję się w ciele? Więc sprawdzasz, jak się czuje twoje ciało, może już jesteś, wiesz, fajnie po tym spacerze czy po tym biegu, rozgrzana, może czujesz właśnie już ten przepływ większy. Sprawdzasz po prostu, zastanawiasz się, no nie, po prostu skupiasz się na czuciu znowu. Więc co czujesz? Bez oceniania, bez jakiejś większej analizy, tylko po prostu, co ja czuję? Możesz sobie przeskanować to ciało wtedy od dołu do góry, od góry do dołu, jak ci pasuje i
posprawdzać. Może gdzieś czujesz jakieś spięcia, może gdzieś cokolwiek czujesz jest w porządku. To jest kolejna rzecz, czyli to, co czujesz, jest w porządku. Potem zastanawiasz się i starasz się wczuć w to, jakich emocji doświadczasz. Jakich emocji teraz doświadczam? Być może będzie to jakaś błogość, zrelaksowanie, ale może być zupełnie inaczej. Może być tak, że będzie twój umysł już gdzieś tam cię, nie wiem, poganiał, tak, że musisz, o Boże, muszę już wracać, bo coś tam. I wtedy możesz odczuwać w ciele na przykład już, możesz już odczuwać napięcie, tak, możesz stres, ale cokolwiek odczuwasz, emocja jest zawsze tylko informacją, więc nie oceniaj tego, nie oceniaj siebie. Dawaj sobie to samo współczucie, self-compassion i po prostu akceptuj, staraj się w miarę możliwości po prostu akceptować, traktuj to tak, wiesz, że obserwujesz, sprawdzasz, co się dzieje po prostu i wszystko, co jest ok. I następnie pytasz siebie, co myślę, czyli możesz sobie zobaczyć już od razu połączenie, z czasem będziesz widzieć to coraz wyraźniej, jak twoje myśli silnie oddziaływują na twoje uczucia. I ostatni punkt tego krótkiego ćwiczenia na uważność, czyli jak chciałabym się czuć, co chcę i wybieram myśleć i jaką mam intencję na resztę dnia. Czyli zastanawiasz się nad tym, jakich chcesz dzisiaj doświadczać jakości w swoim życiu. Co jest ważnego? Że na przykład, nie wiem, masz zaplanowane, że spotkasz się dzisiaj ze swoją, nie wiem, przyjaciółką, i ogólnie ustalasz sobie intencje na ten dzień, że chciałabyś doświadczyć w tym dniu bliskości, zrozumienia na przykład i otwierasz swoje serce na to, że chcesz tego doświadczyć, że taką wysyłasz intencję. Oczywiście to może być każdego dnia jakaś inna intencja, to jest po prostu, zależy to od ciebie, ale zrób to w taki sposób uważny, na spokojnie, z tym, żebyś po prostu naprawdę się wczuła w to. Cześć Basia, cześć dziewczyny. Więc okej, okay, więc to jest to ćwiczenie na uważność. No dzień dobry. Oczywiście można to ćwiczenie później sobie powtarzać kilkukrotnie w ciągu dnia, tak? Jeżeli masz ochotę, ale w ramach wyzwania jakby tutaj na początek, bo też nie wszystko naraz, więc na początek chociaż raz dziennie właśnie po tym treningu czy gdzieś w trakcie zatrzymujemy się, skanujemy, wsłuchujemy się w zmysły, sprawdzamy emocje, sprawdzamy myśli i świadomie wysyłamy intencje do wszechświata, to po prostu czego chcemy doświadczać. Dobra, słuchajcie, czyli cześć Zuzia, cześć, 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 cześć kochane. Także słuchajcie, to są te rzeczy, które są codziennie tutaj naszą rutyną w czasie tego wyzwania. Mam nadzieję, że dacie radę. Te 10 minut chociażby to naprawdę, myślę, dla siebie nie jest za dużo. Jeżeli ktoś ma więcej czasu, to właśnie na przykład 40 minut biegania czy takiego marszu biegu, jak najbardziej też. Kolejna rzecz to będzie codziennie otrzymacie pytanie rozwojowe. Jeżeli ktoś już jest zapisany na wyzwanie, to już w mailu dostałyście to dzisiejsze pytanie. Jutro, w środę, czwartek i piątek będą kolejne pytania. I tu Was zapraszam do tego, żeby znowu dać sobie troszeczkę czasu, czyli może kolejne 10-15 minut, 5 minut nawet, 5 minut, to już też wystarczy, jeżeli nie masz więcej przestrzeni, 5 minut będzie super. Więc naprawdę, żebyśmy sobie nie robiły żadnych wymówek, że dzisiaj nie mam czasu, może być minimum naprawdę 10 minut spacer, 5 minut na to pytanie, ale żeby faktycznie to zrobić, łyk herbaty, muszę sobie orzeźwić moje gardło. Okej. Okay. Zanim powiem o tym dzisiejszym już pytaniu, jeszcze sobie tutaj zerknę w moje notatki. No właśnie, o tym jeszcze nie powiedziałam dzisiaj i o tym jeszcze wspomnę. Dlaczego właśnie powiedziałam, że okej, okay, ten ruch jest ważny, tak, bo ta energia się porusza i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jaka jest bardzo istotna, to jest kwestia tego, że my, jeżeli decydujemy się robić coś dobrego dla siebie każdego dnia,
to uczymy siebie zaufania do siebie i tego, że naprawdę możemy na siebie liczyć, tego, że możemy robić też większe rzeczy w zgodzie ze sobą, że siebie nie opuścimy w tym. Więc uczymy siebie tego, żeby być gdzieś tam wytrwałą w kontekście rzeczy, które są dla nas ważne. Więc zaczynamy od takiej drobnostki, albo nie drobnostki, bo dla niektórych naprawdę nawet te 10 minut, dla mnie na początku, jak ja zaczynałam kilka lat temu, to było ogromne wyzwanie, żeby po prostu regularnie się, wiecie, nawet nie powiem motywować, to po prostu robimy na takiej zasadzie. Ustalasz, zapisujesz to gdzieś sobie w kalendarz, konkretny czas na to wyznaczasz i po prostu nie pytasz już siebie wtedy, czy mi się chce dzisiaj, czy mi się nie chce, tylko po prostu zakładasz te Adidasy i wychodzisz. Koniec, kropka. Nie ma czasu już na dyskusję z umysłem, bo umysł może cię sabotować, oczywiście. Umysł będzie to robił, a nie, może jednak nie, jest zimno albo deszcz spadł dzisiaj, to nie wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Monia pyta, czy live'y będą codziennie? Nie, Monika, w tym naszym wyzwaniu tutaj, tym akurat mini, naszym droga do siebie, pytania rozwojowe będę Wam wysyłała mailem codziennie. Będziemy się w jakiś sposób spotykać na Insta Stories, więc to warto śledzić. Będę na bieżąco tam się odzywała. A live jest dzisiaj i live jest w piątek. W piątek live jest o 10, nie o 8 jak dzisiaj. Także to te live'y będą dwa. A tak to będziemy się widzieć tutaj, wiecie, oznaczamy hasztagi, droga do siebie i gdzieś tam będziemy się cały czas w tych social mediach tutaj spotykać. Ja będę się do Was odzywać w postach, także będziemy cały czas w kontakcie. Na grupie Słucham Serca, Uważne Życie z Pasją też na Facebooku, więc tutaj wszędzie na bieżąco będę się do Was odzywać i mam nadzieję, że też będziecie dawać znać, jak Wam idzie. Cześć Ewa, cześć, cześć, cześć. Cześć Pilo Coaching, cześć dziewczyny. Także w ten sposób to wygląda. Codziennych live'ów o poranku już nie będzie. Nie będziemy jakby na to już energii w cudzysłowie tracić, bo chodzi po prostu o to, żeby znaleźć faktycznie ten czas, a ten live dzisiaj, no jak widzicie, jest dość długi, więc po prostu, żeby już działać, każda ze sobą w swojej przestrzeni. Tak. Cześć kochana. I cześć, cześć Patryk, cześć. No to mam już dwóch rodzynków dzisiaj. Dobra, słuchajcie, więc tak, więc to zaufanie do siebie budujemy poprzez taki właśnie mały nawyk. I pytanie rozwojowe każdego dnia, proszę Was, żebyście sobie rozpisywali. Czyli nawet 5 minutek, ale warto sobie to rozpisać, bo wtedy zupełnie inne nam się zaczynają ścieżki gdzieś tam w naszym mózgu uruchamiać i to już nie jest takie coś, że o, ja sobie luźno o czymś myślę. Bo luźno o czymś myślę, za chwilę o tym zapomnę, nic z tego może już nie wynikać, więc warto naprawdę. Warto naprawdę sobie działać w taki sposób, żeby notować, tak? Czyli w jakimś swoim dzienniku, czy na kartce, cokolwiek, ale żeby to zapisywać. Pytanie na dzisiaj, słuchajcie, na dzisiaj. Jaki jeden nowy, wspierający Twoje piękne życie, rytuał, nawyk chcesz wprowadzić w zastępstwie takiego nawyku, który Cię nie wspiera? Wybierz jeden, zacznij od dzisiaj, zapisz, co to będzie i kontynuuj przez całe wyzwanie. I teraz to, co tutaj zapisałam Wam, czyli może to być zarówno nawyk dotyczący naszego działania, ale może być to też nawyk myślowy. I tutaj opisałam Wam też w przykładzie, w mailu, który dostałyście. Czyli na przykład odnośnie działania, decydujesz się zastąpić nawyk sięgania po telefon po przebudzeniu. Wiele osób wiem, że ma taki nawyk. Cześć Klaudia. I zamiast tego wykonujesz kilkuminutową, czy nawet minutową, ale po prostu coś innego, czyli coś malutkiego nawet, czyli sesję oddechową, czyli zamiast sięgnąć po ten telefon, decydujesz się dzień wcześniej, na przykład odkładasz go gdzieś tam o wiele dalej, żebyś nie mógł tak tego zrobić. I kiedy się budzisz, skupiasz się na oddechu i jakby kontaktujesz się po prostu ze sobą. Czyli na przykład taki nawyk, jeśli chodzi o działanie. Oczywiście to mogą być wszystkie milion nawyków, jakie mamy. No hej, hej, hej. Tych, które nas nie wspierają, po prostu ustal sobie jeden.
Ale może być to też nawyk dotyczący myślenia, nie tylko w kontekście działania, ale też myślenia. Oczywiście jedno z drugim jest bardzo związane, ale też tutaj dałam taki przykład, że ktoś ma skłonność do tego, żeby się zamartwiać. I obserwujesz coś takiego, że w ciągu dnia często gdzieś wkrążysz myślami wokół jakichś czarnych myśli, budujesz czarne scenariusze, boisz się, bo sama się nakręcasz w jakimś sensie, no znaczy w jakimś sensie, po prostu sama się nakręcasz, budując jakieś czarne scenariusze i powolutku można też, to też jest nawyk, zamartwianie się też jest nawykiem, możemy zacząć to powoli zmieniać. I tutaj dałam akurat taki przykład, że za każdym razem, gdy pojawi się pokusa mówienia o tym, czego się obawiasz, albo pojawiają się tylko myśli na ten temat, uświadom to sobie, czyli pierwsza rzecz w ogóle, że zauważasz to jakby z tej pozycji obserwatora i przekieruj uwagę na oddech. To się, słuchajcie, wydaje tak banalne. W ogóle ja mam wrażenie, że rzeczy proste są bardzo niedoceniane przez nas, przez ludzi, że my chcemy, wiecie, jakichś wielkich konceptów, jakichś po prostu ogromnych narzędzi, idei, coś, to musi być coś wielkiego, naprawdę potwierdzone milionami lat badań, to na mnie zadziała. A tak naprawdę proste rzeczy działają. Proste rzeczy działają, o ile je robimy. To jest taka filozofia. Więc szczerze, ja mówię absolutnie szczerze, że dla mnie regularne bieganie, spacery, wychodzenie na dwór po prostu ze sobą, to jest aktywność, która totalnie zmieniła moje życie. Po prostu o milion stopni. Gdyby nie to, to ja nie wiem, co ja bym dzisiaj robiła, ale wątpię, żebym robiła to, co robię teraz. Naprawdę, mała rzecz, ale regularnie przynosi ogromne rezultaty. I tak samo jest z tym, żeby przekierowywać, jeżeli ktoś się zamartwia, na przykład przekierowywać uwagę na oddech. Tylko do każdego nowego nawyku, rytuału trzeba tej naszej wytrwałości, cierpliwości. Będziemy po prostu musiały być dla siebie wyrozumiałe też i jak się potkniemy i nam nie wyjdzie. Nie chodzi o to, żeby stwierdzać, o ty jestem beznadziejna, to im się pewnie udało za pierwszym razem i to teraz ja już się poddaję, bo właśnie jestem beznadziejna. Nie, nie jesteś beznadziejna, nie jesteś beznadziejna, jesteś wspaniała, cudowna, jesteśmy wszyscy tutaj cudowni i wyjątkowi. Także chodzi po prostu o to, żebyśmy dali sobie ten taki kredyt zaufania i żebyśmy pozwolili sobie wdrażać kroczek po kroczku powoli. Przewrócisz się, nie wyszło. Dobra, robię od jutra znowu, pojutrze, dobra, staję i jeszcze raz spróbuję, aż w końcu zaczniesz uczyć i swoje ciało, i swój umysł tych nowych nawyków i będzie coraz łatwiej. Aczkolwiek nie powiem, że będzie to idealnie gdzieś tam proste, bo mi się też nieraz nie chce robić różnych rzeczy, które robię, po prostu już stwierdzam, no okej, są dla mnie dobre. I też zdarza mi się, że tego nie zrobię, tak? Więc. Ale jak już jest coś naprawdę takim naszym, z jakąś tam regularnością jednak to robimy, to bardzo dużo nam to daje. Proste rzeczy, w nich jest moc. Dokładnie, Monia, dokładnie. Patryk, czy to jest tylko dla dziewczyn? Nie, spoko. Patryk, jak najbardziej jesteś mile widziany. Po prostu gdzieś tam więcej kobiet tutaj się obraca w moim towarzystwie, bo tak po prostu wyszło. Ale jak najbardziej ja się zawsze cieszę, jak widzę też jakiegoś mężczyznę, który może być tutaj dodatkowym jeszcze dla nas wsparciem, czy może jakąś inną perspektywę nam zaprezentować. Dobra, słuchajcie. Także na dzisiaj mamy tą pracę z nawykiem i oczywiście później ten nawyk kontynuujemy. Kolejne dni będą kolejne pytania rozwojowe. Każdy dzień jest czas na wyjście, spacer, bieg, marszobieg, cokolwiek, plus ćwiczenie na uważność, plus pytanie, zadanie rozwojowe rozpisujemy. Fajnie. No hello, jeszcze raz w takim razie witamy Patryka. No dobrze. Także słuchajcie, już kończąc, bo ja już jestem też w blokach startowych i po prostu nie mogę się doczekać mojego wyjścia dzisiaj na bieganko. Po dzisiejszym waszym spacerze, marszobiegu, biegu wrzucamy na, czy to na Instagram, czy na Facebooka, zdjęcie, jakąś zajawkę, może być to kawałek naszego parku, lasu, może być to selfie, cokolwiek, ale wstawiamy to zdjęcie. Czy Zania jeszcze i Klaudia
Dzięki za uśmieszek. Więc wstawiamy, oznaczamy hashtagiem droga do siebie. Możemy opisać, jak to jest nam w tym wyzwaniu. Możecie też opisać, absolutnie, możecie opisać też konkretnie, nad jakim waszym, odnośnie tego pytania, zadania rozwojowego, nad czym wy dzisiaj pracujecie. Plus oznaczajcie proszę też mnie, coaching serca, żebym mogła się do tego odnieść, żebym widziała, żebym mogła udostępnić też u siebie i wtedy będziemy się tutaj wzajemnie, wiecie, wspierać, komunikować. O, Monia idzie na spacer na pola. O, możecie dać znać właśnie, cześć Stella, możecie dać znać od razu też, co dzisiaj decydujecie się zrobić. Możecie napisać, będzie bardzo fajnie. Czy możecie napisać, gdzie idziecie, czy idziecie na spacer, czy idziecie pobiegać, czy potruchtać. Klaudia też pola. Super, super dziewczyny. Ja kawałeczek pola, kawałeczek lasu. Też Wam wstawię oczywiście moje zdjęcie na Instagram, na Facebook. No dobra. Jak jeszcze macie ochotę się podzielić, to się podzielcie. Jeszcze łyknę herbaty i co? I widzimy się dalej. Widzimy się dalej jutro. Otwarta przestrzeń, super. Widzimy się dalej jutro na, nie na live, ale w mailu, czy też na Facebooku, na Instagramie. Będziemy pisać, będziemy, mam nadzieję, się dalej wzajemnie motywować. Cześć Ania, Ania na koniec dotarła też. I to, co chcę Wam powiedzieć, że bardzo mi zależy, żebyście też bieganie, Beata, super. Żebyście mi dały znać odnośnie tych przyszłych dni, jak się pojawią te pytania kolejne, bo jeszcze oczywiście ich Wam nie zdradzam, to są niespodzianki, ale żebyście dawały znać, jak to dla Was jest, czy po prostu na ile z Wami rezonują te pytania, co Wam one pozytywnego dają. Mam nadzieję, że będą inspirujące. Okej, kochana, Iza idzie zrobić jogę i spać, bo Ty masz tak, Ty masz noc ciemną. Super. Gosia, spacer i krótka gimnastyka. Super. No, także dziewczyny, miłego dnia, miłego tygodnia, udanego. Róbmy coś dla siebie. Idźmy tą naszą drogą do siebie. I na pewno będą piękne, kreatywne też pomysły się pojawiały. Jestem przekonana, że ten tydzień będzie dla nas wszystkich fajną inspiracją. Także trzymajcie się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. Miłego dzionka raz jeszcze. Cześć, cześć. Okej. Okay.